Łotwa. Oficjalna nazwa tego państwa to Republika Łotewska. Łotwa położona jest w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim. Stolicą oraz jednocześnie największym miastem omawianego kraju jest Ryga. Miasto leżące w centralnej jego części, zamieszkałe przez blisko 750 tysięcy osób. Powierzchniowo Łotwa jest około 5 razy mniejsza od Polski. Całkowity jej rozmiar to blisko 64 tysiące km kwadratowych. Liczba mieszkańców również jest znacznie mniejsza, wynosi obecnie niecałe 2 miliony. Według danych MFW, łotewska gospodarka w roku 2024 ma całościowo wypracować wartość za ponad 45 miliardów dolarów. Daje to przedstawionemu państwu 97 miejsce na świecie, tuż obok Paragwaju oraz Kambodży. W jednostkach stałych kraj ze stolicą w Rydze wypracuje wynik w granicach niecałych 80 miliardów dolarów międzynarodowych, co pozwala zająć 106 miejsce w światowym rankingu. W wartościach przedstawianych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oba kraje znajdują się dość blisko siebie, choć w dolarach amerykańskich to właśnie omawiana Łotwa wypada korzystniej. Wartość PKB per capita dla Republiki Łotewskiej to ponad 24 tysiące. Z kolei w jednostkach stałych to już Polska prezentuje się lepiej, a znaczy to, że ceny na Łotwie są wyższe. Wartość PKB per capita w dolarach międzynarodowych dla Polski 49 tysięcy, dla Łotwy 41 tysięcy. Co do wskaźnika nierówności społecznych. Na diagramie widać, że różnice w dochodach mieszkańców Łotwy są znacznie wyższe niż w Polsce. Problem ten w ostatnich latach raczej się nie zmniejsza, zaś tendencja pogłębiania nierówności ekonomicznych społeczeństwa łotewskiego pozostaje na takim samym, stałym poziomie. W Polsce w ostatnim czasie kwestia ta została już rozwiązana. Dług publiczny Łotwy wynosi według danych z grudnia ubiegłego roku 43% PKB i jest to wartość trochę niższa od zadłużenia, jakie obecnie posiada Polska. Na wykresie można też zauważyć, że mniej więcej do roku 2007 łotewski dług pozostawał na znacznie niższym poziomie. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w kolejnych latach. Łotewskie zadłużenie znacznie wzrosło, osiągając mniej więcej obecne poziomy. Oczywiście dziś nie stanowi to jeszcze dużego problemu dla omawianego państwa, zaś samą Republikę Łotewską trudno by nazwać krajem o ponadnormatywnym poziomie zadłużenia. W rankingu złożoności ekonomicznej na podstawie eksportu Republika Łotewska zajmuje dość niskie, bo dopiero 70. miejsce na świecie. Wartość samego eksportu także jest sporo mniejsza w porównaniu z Polską, wynosi niecałe 30 miliardów dolarów. Podstawowe towary, jakie Łotwa wysyła poza swoje granice, to produkty drzewne, pszenica, ropa naftowa oraz pochodne ropy, maszyny i urządzenia elektroniczne. Dalej znajdują się jeszcze artykuły chemiczne, metale oraz ogólnie żywność. Głównymi partnerami handlowymi Republiki Łotewskiej są kraje europejskie, w szczególności Litwa, Estonia oraz Niemcy. W przypadku importu, również tutaj Republika Litewska jest wiodącym partnerem handlowym dla przedstawionej Łotwy. Dalej znajdują się jeszcze Estonia, Niemcy, a także Polska. Łotwa sprowadza przede wszystkim ropę naftową oraz produkty ropopochodne, różnego rodzaju maszyny i urządzenia elektroniczne, artykuły z branży chemicznej, trochę też jest samochodów i części do nich, rozmaitych rud metali, plastików oraz ogólnie żywności. Łotwa, podobnie jak Polska, jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, Sojuszu Wojskowego NATO oraz należy także do strefy euro. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1991 i przejściu od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej, Łotwa dokonała znacznych postępów gospodarczych oraz w dużym stopniu zintegrowała się ze strukturami europejskimi. Dzisiejsza gospodarka Łotwy jest zróżnicowana, z silnym sektorem usług, przemysłu, a także rolnictwa. Sektor usług, w szczególności finansowy oraz informatyczny, odgrywa kluczową rolę, przyciągając inwestycje zagraniczne i stając się istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Przemysł, w tym przemysł drzewny, produkcja maszyn, sprzętu elektronicznego oraz przetwórstwo spożywcze, również przyczynia się do gospodarczej stabilności kraju. Rolnictwo, choć mniejsze pod względem udziału w PKB, wciąż pozostaje ważnym źródłem dochodów, jak również zatrudnienia dla wielu mieszkańców obszarów wiejskich.
Łotwa stoi także przed kilkoma wyzwaniami. Jednym z głównych problemów jest demografia. Kraj ten od lat boryka się z niskim wskaźnikiem urodzeń oraz sporą emigracją, co w konsekwencji prowadzi do kurczenia się populacji. Starzenie się społeczeństwa zwiększa presję na systemy emerytalne oraz opieki zdrowotnej, co może negatywnie wpłynąć na długoterminową stabilność gospodarczą. Kolejnym wyzwaniem są nierówności regionalne. Choć stolica kraju, Ryga, rozwija się dynamicznie, inne regiony często pozostają w tyle pod względem rozwoju ekonomicznego oraz infrastruktury. Oczywiście tamtejsze władze podejmują pewne kroki mające na celu zmniejszenie tych dysproporcji, jednak proces ten wymaga czasu oraz znaczących inwestycji. W kontekście globalnym Republika Łotewska musi również radzić sobie z problemami, chociażby takimi jak niepewność handlowa oraz spora niestabilność geopolityczna, wynikająca w dużym stopniu z bliskiego sąsiedztwa z Federacją Rosyjską. Podobnie zresztą jak omawiane już na kanale, sąsiednia Litwa. W tej części to już wszystko. Zapraszam do obejrzenia bezpośredniego porównania Polski oraz Łotwy w dalszym fragmencie nagrania.